Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i modlił się. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci. I rzekł do nich: śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. Daj.